Myślę, że ojciec ma kłopoty. Normalna sprawa. To chyba jest u nas rodzinne. Będę go musiała poszukać, a ty, Viola, go zastąpisz, dopóki nie wrócę. Że co? Głuchy jesteś? Załóżcie je. Nigdy nikomu nie zdradźcie, kim jesteście. Pamiętajcie, gdyby wam coś groziło, użyjcie mocy. Ale mówiłaś, że mam... Wiem, co mówiłam! Pamiętacie tych bandytów z kreskówek, które oglądacie z ojcem w niedzielę rano? Nasi wrogowie są o wiele gorsi od nich. Nie okażą wam litości dlatego, że jesteście dziećmi. Zabiją was przy pierwszej okazji. Nie możecie dać się złapać. Mamo... Viola, liczę na ale ciebie. Ale przecież ja... Dasz sobie radę, córciu. Nie bój się. Max, jakby się coś stało, masz uciekać najszybciej, jak się da. Najszybciej, jak się da? Najszybciej, jak się da. Ukryjcie się. Uważajcie na siebie. Zobaczymy się rano. Mamo? Mamo, bo tam w samolocie ja nie mogłam. Chodzi o to pole, bo ja nie umiem. Nie twoja wina. To było nie fair tak nagle tyle od ciebie wymagać. A teraz weź się w garść. Nie możemy już sobie pozwalać na wątpliwości, myszko. Masz więcej mocy, niż ci się zdaje. Nie myśl. I nie łam się. Jak przyjdzie co do czego, dasz sobie radę. To rodzinne.